Ceni są zdolni wielu takich ludzi. Jest wielu ludzi, którzy bardzo na serio traktują studia. Właśnie postudiować dalej. Nie można zakończyć swojego wykształcenia religijnego na pierwszej komunii świętej. To jest dramat. To jest dramat. Później zagubiony człowiek będzie i taki zagubiony prowadzi na zgubę innych. Swoją rodzinę, swoje dzieci, żonę, później czy męża. I to tak idzie, prawda? Ciągnie się z pokolenia na pokolenie. Wyrywajmy się z tego. Trzeba chcieć coś więcej. Coś więcej. Poznawać Pana Boga. To tak jak z pokarmem dla człowieka. Dziecko ma inny pokarm. Niemowlę ma inny pokarm. Inny pokarm ma już na przykład dziecko dwuletnie, trzyletnie, dziesięcioletnie. Inny pokarm będzie miał człowiek, który ciężko pracuje. Więcej kalorii potrzebuje. Inny pokarm będzie miał ten, który pracuje umysłowo. Organizm potrzebuje takiego czy innego pokarmu. Ale nie można ciągle karmić się tylko pokarmem dla niemowlaków czy dla małych dzieci. To samo jest właśnie ze sprawami religii, wiary. I jeżeli my czujemy już to więcej, słuchamy tych kateches chociażby w Radiu Maryja, róbmy wszystko, żeby całe rodziny nasze były wierzące, więcej wiedziały. Więcej wiedziały. Zaglądajmy do katechizmu Kościoła katolickiego. Wśród różnych rzeczy są kupowane różne pisma, różne nieraz widać jak przy kiosku całą masę tych pism kupują ludzie. Właśnie pomyśleć o tym, co buduje moją wiarę też, moją wiedzę na temat Pana Boga, na temat objawienia, na temat sensu życia mojego. I to dam najlepszą wiedzę, którą przekazuje Jezus Chrystus, pośrednik i pełnia całego objawienia. A wtedy odnajdziemy sens naszego życia i wtedy większe szanse są, że nasze serce rozpali się. Jeżeli umysł będzie bardziej światły, a wola zechce pójść tą drogą Chrystusa i nie zmarnujemy życia. To może tyle. Bóg powiedział wszystko w swoim słowie, wielokrotnie przemawiał do człowieka, do ludzi, przez proroków, aż wreszcie przemówił do nas przez Syna. Objawił się przez swojego Syna i nie będzie innego objawienia już. Dziękuję serdecznie. I zapraszam do zrobienia sobie może takiego postanowienia, że będę to objawienie niósł dalej. Będę robił wszystko, żeby wszyscy ludzie poznali Pana Boga, począwszy od mojej najbliższej rodziny, środowiska. Nie będę narzekał, tylko siał ziarno Bożego Słowa, Bożej Prawdy. Wysłuchali Państwo powtórzenia wczorajszej katechezy. Zdradzi żal i ból. Gdy będziesz
zapła. Czytać, aby być mądrym. Czytać dobre książki. Jeszcze jest bardzo ważne, co czytam, co wprowadzam w swój umysł, w swoją duszę, w swoje serce. To tak jak z jedzeniem. Może być jedzenie zdrowe i niezdrowe. Powietrze zdrowe i niezdrowe. Zależy gdzie. I tak samo tutaj. To środowisko, czytanie. Zapraszamy. I teraz już mamy na antenie panią Katarzynę Pastan. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Książka Mali Pomocnicy Boga, przyrodnik dla dzieci po duchowej adopcji, prawda? Tak, zgadza się. I to jest wydane gdzie? To jest książka wydana przez wydawnictwo Fronda. Przez Fronda? Bo z Fundacji Nasza Przyszłość akurat do nas zatelefonowali. Pani, tak, pani ma kontakt z Fundacją Nasza Przyszłość? Kontakt z Fundacją Nasza Przyszłość ma wydawnictwo Fronda i zarekomendowali tę moją książkę, a wydawnictwo uznało, że jest to pozycja godna polecenia słuchaczom. To przy okazji proszę o modlitwę za pana Marka Kropiewnickiego, który właśnie tymi sprawami zajmuje się w Fundacji Nasza Przyszłość. Dzisiaj ma operację, może teraz, taką ortopedyczną, miał wypadek i bardzo prosimy, dobrze? Panią też. Dobrze, pani oczywiście. Kasiu? Czy mogę powiedzieć pani Kasiu? Jak najbardziej. Bardzo się cieszę. A więc słuchamy panią. Pierwsza w Polsce książka o duchowej adopcji dzieci przez dzieci, prawda? Tak. Jest to książka, która jest owocem mojego doświadczenia modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci właśnie z moimi dziećmi. Historia zaczęła się w momencie, kiedy po raz pierwszy zaproponowałam dzieciom jedną tajemnicę różańca z intencji nienarodzonego dziecka. Przepraszam. One odmówiły, tak? Pani Kasia, a jakie duże te dzieci były? Zosia miała 6 lat, Jędrek 5, a Hania 2. Także były to bardzo nieduże dzieci. No i jak? I czy one nie męczyły się tym różańcem? No więc właśnie. To jest też ciekawe, prawda? Tak. Pani proponuje różaniec dzieciom. One rozumiały, co to znaczy ta adopcja, czy to najstarsze przynajmniej rozumiało? Po tej jednej tajemnicy różańca dzieci bardzo dopytywały, w intencji jakiego dziecka się modlimy. I wtedy pierwszy raz była to okazja, żeby wprowadzić dzieci w temat przyjęcia dzieci przez rodziców. I kiedy dowiedziały się, że nie wszyscy rodzice chcą, mają możliwość przyjęcia dziecka, chociażby ze względu na trudności, które spotykają im w życiu. Zosia wtedy powiedziała mamusiu, następnym razem jak będziesz duchową adopcję podejmować, ja chcę z tobą. Także to była inicjatywa moich dzieci.
I ta Zosia najstarsza to powiedziała, tak? Ta najstarsza, 6-letnia Zosia. I ja rzeczywiście, tak jak ojciec pyta, pomyślałam sobie, że to jest duże wyzwanie dla dzieci, że może im być trudno przez 9 miesięcy codziennie się modlić. I wtedy właśnie przyszedł mi do głowy pomysł, żeby na każdy dzień napisać dzieciom krótkie rozważanie, które będzie ich wprowadzało w tajemnicę Różańca Świętego, ale też będzie im wyjaśniało, jak dziecko rośnie w brzuszku pod sercem mamy, jak rodzina przygotowuje się na przyjęcie tego dziecka, jak ważna jest rola, taty, rodzeństwa. I to było przez 9 miesięcy takie przejście przez cały rozwój dziecka. Jeżeli mogę powiedzieć, to jest to również to bardzo takie wychowanie piękne, piękne wychowanie, żeby pięknie patrzeć na dar przekazywania życia też, prawda? A nie tak w sposób prymitywny, jak to robią i to człowieka, to powiedziałbym, degraduje, niszczy. A pani równocześnie, to nie tylko to dziecko, prawda? Uratowane, ale cała rodzina. Cała rodzina, która się modli, ona ma właściwe spojrzenie na tą niezwykle istotną dziedzinę uczestniczenie człowieka w akcie stwórczym Boga, tak to trzeba powiedzieć, prawda? To są dwie rzeczy, bo z jednej strony ratujemy dziecko zagrożone aborcją, ale ratujemy też tę rodzinę, bo nieprzyjęcie dziecka jest nieszczęściem całej rodziny i to przecież wiemy. I to dzieciom też w tej książce wyjaśniam, że to jest pomoc całej rodzinie, ale rzeczywiście jest też tak, że to jest bardzo modlitwa z dziećmi, szczególnie z rozważaniami, które są często punktem wyjścia do długich rozmów z dziećmi, mają też taki wymiar bardzo edukacyjny dla dzieci. Po pierwsze uczą je tego, czym jest życie, że należy je przyjmować, jaki powinien być nasz stosunek do życia, ale jest też to 9 miesięcy ewangelizacji, bo przecież różaniec to nic innego jak życie Maryi, Pana Jezusa i wszystkie prawdy ewangeliczne, że przychodzimy 13 razy, bo 9 miesięcy modlitwy to 13 pełnych różańców. No pięknie. To jeszcze mogę dodać w tym właśnie aspekcie edukacyjnym, to jest to, że ja z tymi rozważaniami duchową adopcję podejmowałam z dziećmi już 5-krotnie i teraz, kiedy starsze dzieci są nastolatkami, widzę, że one są po prostu uformowane do cywilizacji życia. Widzę, że dla nich życie jest wielkim darem, postrzegają jako wielki dar, natomiast aborcję jako nieszczęście kobiety, a nie jej prawo. I one już wchodząc w to swoje dorosłe życie, i syn, i córka, i kolejne dzieci, widzę, że naprawdę bardzo są dojrzali w tym aspekcie. Ale to jest piękne, że pani od dzieci, to jest to wychowanie, powiedziałbym, bardzo, bardzo poważne, takie wychowanie do dojrzałego traktowania całego życia człowieka, prawda? To jest, no coś niesamowite, to jest pierwsze, spotykam się z czymś takim i gratulacje pani Katarzyno. No właśnie, a później okazuje się, że o te rozważania prosiły mnie znajome rodziny. Później podjęliśmy duchową adopcję we wspólnocie, do której należy. Zrobiliśmy taki krok wspólnotowo. Przygotowaliśmy się całą grupą rodzin. Przygotowaliśmy warsztaty dla dzieci. One zrobiły sobie samodzielnie różańce, żeby się modlić przez te 9 miesięcy. Każdy zrobił sobie 10 różańca. Ksiądz nam poświęcił, podjęliśmy wspólnie tę duchową adopcję i stało się to też takim doświadczeniem wspólnotowym. Pani Zofiu, pani Katarzyno, jak to wspólnota? Ruch Focolari. Pięknie. I gdzie pani mieszka? Ja mieszkam w Sulejówku, niedaleko Warszawy. No, aha, to świetnie, dobrze. Bardzo ważne jest, żeby należeć do dobrej wspólnoty także, żeby tworzyć te wspólnoty dobre. I oczywiście pod kierunkiem dobrych duszpasterzy, prawda? Oczywiście. To jest też ważne. A jeszcze może chciałam, przepraszam, powiedzieć słuchaczom, że gdyby chcieli się dowiedzieć więcej na temat książki, ale też poczytać właśnie doświadczenia, bo myślę, że wiele osób, wiele rodzin spotykam, które boją się podjąć duchowej adopcji z dziećmi, ponieważ wydaje mi się, że to jest zbyt trudne. Ale same dzieci mówią o tym, że ta modlitwa jest mobilizująca dla całej rodziny, że też pozwala zebrać się rodzinie codziennie na tej modlitwie, że świadomość odpowiedzialności za życie mobilizuje wszystkich do tego, żeby każdego dnia wspólnie się modlić. Pani mówi całej rodzinie, to mąż też włączał się?
No to jest właśnie ciekawa historia, dlatego że mój mąż jest osobą niewierzącą, natomiast bardzo pilnował, żeby dzieci się pomodliły. Jak wyjeżdżał on na przykład w delegację i zostawał sam z dziećmi, to zawsze tata pilnował, wiedział, że to jest bardzo ważne wydarzenie w życiu moim i dzieci. Więc też w pewnym sensie mąż się kończył, chociaż właśnie, tak jak mówię, nie jest osobą, która jest wierząca. No to trzeba modlić się za niego, bo szkoda go. Natomiast właśnie powiem, że na tej stronie internetowej pod tym samym tytułem co książka, czyli www.malipomocnicyboga, mogą Państwo znaleźć i doświadczenia rodzin, doświadczenia dzieci, ale też na przykład prezentacje dla dzieci, jak do dzieci mówić na temat obrony życia, jak do dzieci mówić na temat duchowej adopcji. No bo właśnie nie zawsze wiemy, jak te prawdy dzieciom przekazać, a są na to sposoby. Pani mówi, że już któryś raz adopcję podejmujecie. To Zosia ile już ma lat teraz? Zosia ma w tym momencie 17 lat. O ludzie! A zaczynała jak miała 16. A zaczynała jak miała 6. 6, a 16, 6. A Anten, no potem, bo jeszcze drugie i trzecie? Drugie, trzecie i czwarte. Bo czwarte już jest. Tak. Potem jeszcze się czwarty Bartuś urodził. Bartuś też już się z nami modli za nienarodzone dzieci. A ile ma lat Bartuś? Bartek ma teraz 8. Będzie miał niedługo. To jest Zosia 17. Dalej kto? Jędrek 16, Hania 13 i Bartek 8. No właśnie, ale to co jest też ciekawe, to jest to, że dzieci na tyle widzą wartość tej modlitwy, że ostatnio poprosiły mnie, żeby przygotować rozważania dla młodzieży. I to też może słuchaczy zainteresować, bo Duch Święty natknął mnie taką myślą, żebym tym razem nie pisała tych rozważań sama, ale 40 tygodni modlitwy, żeby napisało rozważania 40 autorów. I kilka dni zebrało nam się 40 autorów chcących podarować rozważania i duchową adopcję młodzieży. I są to osoby właściwie ze wszystkich chyba wspólnot, jakie można sobie wymyślić tutaj w Polsce. I z Domowego Kościoła, i z Neokatechumenatu, i z Odnowy w Duchu Świętym. I każdy napisał po jednym tygodniu rozważań. To będą rozważania w formie aplikacji na smartfona dla młodzieży. Także z doświadczeniami życia rodzin, doświadczeniami przyjęcia życia dzieci obarczonych wadami, przyjęcia dziecka w sytuacji choroby mamy, która ofiarowała życie za to dziecko. Także będzie to też taka ogromna pomoc dla młodzieży, bo pomyśleliśmy sobie, szczególnie to właśnie moja już młodzież, że gdyby każdy młody człowiek, a może szczególnie chłopiec, przynajmniej raz przez 9 miesięcy modlił się za nienarodzone dziecko, to jego wejście w cywilizację życia byłoby już pewne. To znaczy wyobrażamy sobie, że trudno byłoby młodemu człowiekowi wejść w nieodpowiedzialną relację albo nie podjąć odpowiedzialności za życia po tym, jak 9 miesięcy modliłby się za dziecko, więc my będziemy chcieli... Pani Katarzyno, dobrze, ale jak pani weszła w to? Bo też pani ktoś wprowadził chyba, co? Jak to? Ja duchową adopcję poznałam jeszcze w bardzo młodym wieku, bo miałam bodajże 14 lat przez przyjaciółkę moich rodziców, Wiesię Kowalską z Centralnego Ośrodka Duchowej Adopcji na Jasnej Górze. No i rzeczywiście ona w tak fascynujący sposób o obronie dzieci i modlitwie za nie opowiadała, że ja właściwie od takiego młodzieńczego wieku podejmowałam duchową adopcję. I też potem widziałam owoce tego w moim życiu, taką gotowość przyjęcia życia bez względu na wszystko. Myśmy z mężem właściwie nie czekali, chcieliśmy od razu mieć dzieci, nie budować sobie właśnie ten dobrobyt, a dopiero potem dzieci, ale widzieliśmy, że dzieci są na pierwszym miejscu i rzeczywiście opatrzność Boża potem pomagała ułożyć to wszystko jak należy. Po prostu podeszliście normalnie do małżeństwa. Po prostu chyba normalnie, tak myślę, że... Małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety w celu zrodzenia i wychowania potomstwa i wzajemnej pomocy. Ta modlitwa też daje takie pragnienie po prostu rodzicielstwa i to jest też jeden z owoców modlitwy za dzieci. A pytanie, czy pani pracuje? Pracuję. Pracuję, jestem z wykształcenia prawnikiem, pracuję, mam własną działalność gospodarczą. No i właśnie, to jest tak, że... I daje pani radę, bo czwórka dzieci... Mąż, dom i jeszcze praca? No powiem tak, my jesteśmy normalną rodziną i z jednej strony jest tak, że nam po prostu były potrzebne środki, żeby tę rodzinę utrzymać, więc po prostu musiałam pracować, żebyśmy wspólnie z mężem tę rodzinę byli w stanie utrzymać.
Ale też jest to kwestia, jak się chce, to można. Udało nam się wszystko tak poukładać, oczywiście z pomocą Bożą, że właściwie ani razu tej pracy nie przerywałam, a jak dzieci było małe, udawało mi się pracować w domu, być blisko, a jednocześnie pracować. Gratuluję. Gratuluję. Naprawdę cieszę się z tego spotkania. Nie widzimy się, ale się słyszymy. I gratuluję. Ja bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie i naprawdę zachęcam rodziny do podejmowania duchowej adopcji z dziećmi, bo to niesamowicie je formuje i daje wielką radość z ratowania życia. I ta książka właśnie, Mali pomocnicy Boga. Prawda? Dla dzieci po duchowej adopcji. Po duchowej adopcji. Pani mówi to z praktyki, nie tak, to nie jest gdzieś tak z fantazji, prawda? Nie, mamy to przepraktykowane przez 10 lat i naprawdę widzę wielkie owoce. Dziękujemy, że pani dzieli się tym. To jest niezwykle, no, niezwykle ważne. A państwa prosimy, nie tylko, nie mówcie tak potem, tylko teraz. Może wy pomożecie innym teraz. Ta książka. A poza tym można na stronie internetowej www, tak? Tak, malipomocnicyboga.pl dowiedzieć się więcej i o samej duchowej adopcji, i przeczytać świadectwa, i znaleźć prezentację dla dzieci, jak do nich mówić. A później dla młodzieży, prawda? I świetnie. A już przed wakacjami będzie aplikacja na smartfona dla młodzieży. Można będzie to znaleźć na tej stronie Mali Pomocnicy Boga też? Na pewno zrobimy odniesienie, ale aplikacja i strona internetowa będzie się nazywała dla młodych nowocześnie Power Bank for Life, czyli bateria dla życia, którą ktoś ładuje, a ktoś może pobrać moc. A nie możecie po polsku? No koniecznie już. O nie, bo to będzie tłumaczone na wiele języków. Już w tłumaczeniu są te rozważania na niemiecki, na angielski, więc szukaliśmy takiej nazwy, która dla wszystkich, tak jak komputer mówi wszystkim to samo, tak samo to urządzenie Powerbank. Czyli pani globalizuje sprawę. Globalizujemy duchową adopcję jak najbardziej. Wszędzie trzeba dzieci ratować. Wszystkiego dobrego. Niech pan jest błogosławiony. Dziękuję. Całej rodzinie i wszystkiemu, co państwo czynicie. No i ruchowi waszej wspólnocie. Dziękuję. Z Panem Bogiem. Widzicie państwo, ile dobra można zrobić. Dziękuję Fundacji Nasza Przyszłość. Warto z tą fundacją też trzymać. www.splendor24.pl Splendor24.pl i bardzo dużo książek. Proszę państwa, apostołować nie tylko samemu, ale apostołować innie. Książkę dać, dobry program jakiś telewizyjny powiedzieć, płyty dać, muzyka. Na przykład teraz była przepiękna konsekracja i wszystkim się tak śpiewy podobały bardzo. Proszę państwa, była rozprowadzana taka płyta śpiewy z tej konsekracji. Ona była zrobiona wcześniej, zanim proszę państwa, żeśmy, zanim była ta uroczystość, śpiewy nagrał wojskowy zespół, reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego właśnie. I to jest pamiątka konsekracji świątyni pod wezwaniem Świętej Maryi Panny Gwiazdnowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II w Toruniu z pieśniami patriotycznymi i religijnymi. Nie wszystkie śpiewy. Wydamy też, proszę państwa, zobaczymy fundację Lux Veritatis, Nasza Przyszłość na wideo. Całą uroczystość, proszę państwa, też, bo pytają się ludzie. No i dać dalej. Jedzie samochodem, dać mu płytę dobrą. Muzykę. Kto kocha muzykę? A zwłaszcza te śpiewy wojskowe. Nie mam tutaj w tej chwili tej książki. Zapomniałem przynieść. Jest całe wojsko śpiewa pieśni ojczyste, czy coś taki tytuł. Cztery płyty i cały taki piękny album o tych pieśniach. Też wojsko. No, kochani, to jest taki duch katolicki, patriotyczny, polski. Aż człowieka unosi. A dlaczego nie dać komuś na imieniny czegoś takiego? Ja dziękuję Wojsku Polskiemu za to, że to zrobili. Dziękujemy z całego serca. Ale mamy następnego gościa. Mamy, proszę państwa, w tej chwili księdza Józefa Niżnika, proszę państwa, ze Strachocina. Witamy, proszę księdza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Pozdrawiam serdecznie ojca dyrektora. Nawzajem, księże kochany, ostatnio widzieliśmy się na ingresie księdza arcybiskupa, nowego arcybiskupa metropolity, księdza arcybiskupa Szala, prawda?
Tak, ale nie tylko. Widzieliśmy się też i w Toruniu. A no w Toruniu też, że podziwiam. W Warszawie, tak... ojcze, widzieliśmy się. Tak. My się często widzimy. No jakoś tak Pan Bóg sprawia, no, że ale ksiądz był też na programy u nas, prawda? Byłem, ojcze. Nieraz. I właśnie święty Andrzej Bobola. Świętego Andrzeja Boboli mamy też. Andrzeja Boboli już mamy witraż w naszym sanktuarium. Widziałem, ojcze, i obraz. Ale widziałem też. Tak, jest ten poczet Polaków. Jest tam święty. Tak jest. Ale w witrażu jest jeden błąd, właśnie będzie poprawiony. Ale tego nie zauważyłem, tak. Ale od razu poznałem Andrzeja Bobola. Tak. Prosimy Także bardzo. Gratuluję, ojcze, jestem bardzo wdzięczny za to. To my jesteśmy, proszę księdza, a ja mam w ręku książkę księdza, święty Andrzej Bobola, Życie objawienia cuda. Jest też druga książka, pani Janiny Wieliczki-Szarkowej i Jarosława Szarka. Jestem święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić. Słuchamy księdza. Historia tej mojej książki sięga roku 2007. Bowiem wtedy była 350. rocznica śmierci Andrzeja Boboli i poproszono mi, abym napisał czytanki majowe. I wtedy napisałem czytanki, tu jest 31 rozdziałów w tej książce, przybliżające te dzisiejsze dane o świętym Andrzeju. Ponieważ święty Andrzej, w moim przekonaniu, ojcze dyrektorze i wszyscy słuchacze, których pozdrawiam, ma ważną rolę do spełnienia w historii Polski. I tutaj, jeśli chodzi o Strachocinę, to jest miejscowość na Podkarpaciu, mieszkała jego rodzina. Niedaleko kościoła jest takie wzgórze, nazywa się Bobolówka. I przez długie wieki mieszkała tam szlachta, Bobolowie, bo to jest bardzo była patriotyczna, do tego co ojciec przed chwilą powiedział o tym patriotyzmie, o tej miłości do ojczyzny. Takim właśnie wielkim miłośnikiem Polski była rodzina Bobolów w Polsce. I święty Andrzej był w tym duchu wychowany. Dlatego też całe jego później życie świadczy o tym przywiązaniu do ojczyzny. I to, co jest takie bardzo charakterystyczne i ważne, że dlaczego napisałem tę książkę? Ponieważ dużo ludzi nie zna świętego Andrzeja. Okazuje się, że dzięki telewizji Trwam, Radiu Maryja, bardzo, bardzo wielu ludzi dotarło to, kim jest ten święty ze Strachociny, kim jest ten najnowszy patron Polski. I tutaj w tej książce są te najnowsze dane dotyczące świętego Andrzeja. Szczególnie z tym, że on jest tym świętym, którego Pan Bóg nie pozwolił zapomnieć. Ojcze, to jest piękne. Ilekroć podkreślam do pielgrzymów przychodzących, przyjeżdżających tutaj, jak i to nie ludzie wynieśli Andrzeja na ołtarze. To Pan Bóg nie pozwolił, by o nim zapomnieć. Bowiem gdyby nie było objawień jego po śmierci, nigdy nie byłby w katalogu świętych. I co ważne, on zawsze się objawiał wtedy, gdy Polska była w jakiejś potrzebie. Tak się objawił pierwszy raz 16 kwietnia 1702 roku w Pińsku. Tak później objawiał się dominikanowi Alojzemu Korzeniowskiemu w Wilnie w 1819 roku. I podobnie sytuacja miała miejsce w Strachocinie, bo jestem taki bezpośredni świadek spotkań z Andrzejem. Księże Kustoszu, też pokazywał się poprzednikowi księdza chyba też, tak? Tak, on się pokazywał w Strachocinie od 1938 roku, a więc jak trumnę przywieziono do Polski, tutaj do proboszczów w Strachocinie zaczął przychodzić ksiądz. I były te spotkania wszystkich księży, ale zawsze było brane w tym kontekście, że tu dwóch kapłanów na przestrzeni historii był zamordowany, jeden spalony żywczym przez Tatarów, drugi zamordowany zaraz u początku powstania parafii.
Zresztą tak długa historia, bo parafia powstała w 1390 roku, to różnie mogło być. Zawsze patrzyliśmy, że jakiś ksiądz potrzebuje pomocy. Ja tu przyszedłem tak niespodziewanie do tej Strachociny, bo miałem pójść na studia do Lublina i zachorował tu ksiądz i mnie wysłano na 3 tygodnie, a jestem już tu 33 lata w tej parafii. I po kilku dniach właśnie po raz pierwszy przyszedł do mnie ten ksiądz. To było niesamowite przeżycie, bo ja o tym nic nie wiedziałem wcześniej. I później przez 4 lata były te spotkania, aż w końcu to jest właśnie Ojcze łaska, te przeznaczenia. Każdy z nas ma pewne rzeczy do zrobienia. I właśnie to, co jest istotą, kiedy objawił się ostatnim razem, przyszła wtedy łaska odwagi i zadałem mu 2 pytania, bo to mnie najbardziej interesowało. Kim jesteś i czego chcesz? I wtedy na te 2 pytania odpowiedział mi bardzo krótko. Jestem święty Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić w Strachocinie. I z tym, co żem przeżył, pojechałem do współczesnego księdza biskupa Ignacego Tokarczuka. Nie dziwię się, ksiądz arcybiskup tak popatrzył trochę na mnie z niedowierzaniem. Mówi, jeżeli to jest prawdą, to jedź do jezuitów z Warszawy, niech to ocenia. I kiedy tam się znalazłem, powiedziałem, że jestem proboszczem ze Strachociny, już dzisiaj nieżyjący ojciec Mirosław Paciuszkiewicz, mówi mi to tam, gdzie się Andrzej Bobola urodził. Ja mówię, a skąd ojciec to wie? A bo już przed wojną nasz współbrat Jan Poplatek, pisząc książkę o Bobolach w Polsce, o świętym, o błogosławionym Andrzeju, wskazał, że on się tam mógł urodzić, ale w związku z tym, że nie znaleźli świadectwa chrztu, a nie mogli znaleźć ojcze, ponieważ 33 lata po urodzeniu Andrzeja napadli na tą wioskę Tatarzy i spalili to, co powiedziałem, księdza żywcem, wszystkie plebanie spalili, ludzi pozabijali tutaj i nie mamy z tamtych czasów żadnych dokumentów. To, co ojcze z tamtego czasu pozostało tej parafii, to jest chrzcielnica. Jakby taki cichy świadek ważnego wydarzenia. I ona dzisiaj jest takim ważnym elementem ołtarza, który mamy w kościele do świętego Andrzeja Boboli. I to jest właśnie istotą tej książki, że o tych sprawach strachocińskich tu wszystko jest napisane. To jest ta najnowsza taka historia i naprawdę dzisiaj widzę, jak ludzie potrzebują właśnie pomocy ze strony Andrzeja. Tam ojcze dowód taki. W 2015 roku tutaj do Strachociny przyjechał kandydat na prezydenta, pan Andrzej Duda. I po modlitwie, kiedy przyjeżdżał do Strachociny, miał 14 punktów straty do ówczesnego prezydenta. Co się stało w ciągu tygodnia, że już w pierwszej turze wygrał? I zresztą prezydent, który później przyjechał prywatnie 22 października do Strachociny, przyjechał, mówi, to jest cud, że jestem prezydentem i przyjechałem świętemu Andrzejowi podziękować. Księże... Tak samo były i siły patriotyczne przed wyborami parlamentarnymi. Też widzę ten udział świętego Andrzeja, ale ojcze, ja to mam swoją, dzięki temu zobaczyłem coś innego, że święty Andrzej Bobola w 2017 roku, w 1997 roku, kiedy mówił, że trzeba go tu czcić, to on powiedział tylko w Strachocinie, że nie dacie sobie po czasach komunistycznych rady. Wy nie jesteście już tym samym narodem, co byliście kiedyś. I dlatego bez mojej modlitwy, bez mojej pomocy nie dacie rady tego trudnego okresu przejść pod nogi. I tak to ojcze dzisiaj widzę. Mówię to wszystkim pielgrzymom, że musimy się dzisiaj dużo modlić, bo nie w ludziach jest ratunek dla Polski, tylko w niebie. I w nawróceniu, księdza, i potrzeba nawrócenia człowieka do Boga, prawdziwego nawrócenia. Ojcze, to właśnie po to ma służyć ta książka. To tytuł jest, proszę Państwa, święty Andrzej Bobola, życie objawienia cuda księdza Józefa Niźnika. I oczywiście zapraszamy do Strachociny. Teraz wakacje się zbliżają. Odwiedzić, pogłębić się, nie tak tylko tak płytko, tak wypić piwo, pogadać głupio i tego.
prostu takie bez sensu. Trzeba troszkę głębiej pomyśleć, pomyśleć o swoim życiu, przyjemne z pożytecznym, przyjechać, piękne tereny, to jest Podkarpacie, prawda? Gdzie jest, ojcze, gdzie jest Strachocina dokładnie? Bieszczady, Bieszczady. Ale dokładnie, gdzie jest, bliżej czego? To jest koło Sanoka. Koło Sanoka. 10 kilometrów koło Sanoka. No proszę. Piękna miejscowość, a piękna Wołorówka. Ja tak miałem w sercu, myślałem, że ojciec dyrektor nawiedzi Strachociny, jak był w Przemyślu, ale się śpieszył bardzo i nie było kiedy. Proszę księdza, tak, tak jak pośpieszy, to szkoda, ale bardzo chętnie przyjadę. Ojcze, już tutaj telewizja Pan była, miała program ze Strachociny. No to ja widziałem. Ale to był 2010 rok, wtedy akurat i to zginęli pod Smoleńskiem. Ja pamiętam księdza przynajmniej dwa razy w Radiu Maryja i w telewizji. Byłem, ojcze, i bardzo się cieszę, promuję i bardzo zawsze bardzo byłem w Radiu Maryja się. I telewizji. Proszę księdza, jeszcze jest druga książka, jestem Święty Andrzej Bobola, zacznijcie mnie czcić. Pani doktor Joanna Wieliczka-Szarkowa i mąż Jarosław Szarek. Także... Ale ojcze, jeszcze też opracowałem modlitewnik Święty Andrzej Bobola, patron jedności narodowej, który wydali ojcowie z Saletyni. Naprawdę, piękne wydanie. Proszę księdza, bardzo dziękujemy i proszę państwa, no mówcie dalej, nie tylko to, co ty usłyszałeś, ale mówić dalej. Mówić ojcze, dalej. Mówić bardzo dalej. Jestem wdzięczny za to dzisiejsze połączenie. A to my, kochany, to my się cieszymy, to jest nasza, to jest dla nas radość, ale i cieszymy się, z, no jak ksiądz mówił kiedyś, że rozmawiał z świętym Andrzejem Bobolą, to powiem tak, no tak patrzyłem na księdza, czy on ojcze, czasem, naprawdę, czy on, jest, to, czy to on ja... tutaj, ale nie, nie, ja wierzę w to, bo... Ja się ojcu nie dziwię, no. Ja się naprawdę ojcu nie dziwię, ale to trudno księdza, uwierzyć. Już żeśmy przekroczyli czas, ale zapytam tylko tyle, a miał ksiądz stracha, jak zobaczył ksiądz z tego... Ojcze, zawsze mówię ludziom, nikomu bym tego nie życzył, bo spotkanie z inną rzeczywistością, jeżeli Ewangelia nam mówi, że Maryja się bała, jak anioł przyszedł do niej. Apostołowie w grupie byli, jak Pan Jezus zmartwychwstały się zbliżał i się wszyscy bali, nie bójcie się. Ojcze, to jest zupełnie inne przeżycie. Ale słyszę, że właśnie czytałem, że zawsze się działo to o jednej godzinie w nocy. Tak, pukanie do pokoju, u nas w Strachocinie przychodził o 2:10. Ciekawe. Zawsze jedna godzina, ojcze, było. Ciekawe. I dlatego można by było rozpoznawać, że to jest ta sama osoba. A powiem tylko tyle, że po tym ostatnim, jak powiedział, kim jest i co trzeba robić, już od tego czasu nigdy nie przyszedł, a my mamy naprawdę dzisiaj nasz Kościół Jezus sanktuarium świętego Andrzeja Boboli. Tyle mamy świadectw uproszonych przez ludzi łaski. No właśnie, bardzo dziękuję, proszę księdza. Ojcze, bardzo się cieszę i Bóg zapłaci. Dziękuję. Obiecujemy modlitwę u świętego Andrzeja. Bardzo prosimy i za Polskę też, prawda? Ojcze, dzisiaj może tylko takie dwa słowa. Od marca 30 każdego miesiąca jest msza święta za ojczyznę i pana prezydenta. Dzisiaj właśnie mamy taką o godzinie 17:30. No i cały rząd i o to, żeby była rzeczywiście, żeby wszyscy... Żeby nie było tego rozdzierania Polski, ale troska o to, bo niebezpieczeństw jest dużo dla Polski i dużo... Ojcze, dzisiaj właśnie mszę świętą i kazanie ma ojciec prałat Waldemar Janiga. Proszę go pozdrowić serdecznie. No, on tu dzisiaj przyjeżdża do Strachociny. Bardzo serdecznie go proszę pozdrowić. Na godzinę 18:00. Dlatego mówię, bo go ojciec bardzo dobrze zna. To znaczy, to jest bardzo życzliwy kapłan... Dyrektor Wydziału Katechetycznego dużo robi dla młodzieży, tak. Prawda? Dla młodzieży, dla dzieci. Tak, tak, tak. A w ogóle wy jesteście wspaniała diecezja. Wspaniali, ojcze, wspaniali kapłani. Ojcze, dziękujemy za dobre słowa i pozdrawiam ojca wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam do Strachociny. Bóg zapraszam. Proszę państwa, i to. Dziękuję Fundacji Nasza Przyszłość. Tu Radio Maryja, jest 4:00. Obudź się, Gospoda, niech opadnie kłamstwa tła. Ostań stronę polską, ekra skrani. Bo ukończyna kolor biała, zlecaj naszym nasztam dala. Ostańcie z Bożych Bóg nazywa.
Zaczynamy audycję aktualności dnia. Przed nami pierwszy temat. Serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana profesora, doktora habilitowanego Jana Szyszko, ministra środowiska. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie radiosłuchaczy. Panie ministrze, prawda o Puszczy Białowieskiej. W Puszczy Białowieskiej rozpoczynają się pierwsze cięcia sanitarne. Jednak spór wokół sposobu ochrony tego lasu nie gaśnie. Wiemy, że na początku czerwca do Polski przybędą unijni eksperci i przedstawiciele UNESCO, aby rozmawiać o sytuacji w Puszczy Białowieskiej. Tak, rzeczywiście o Puszczy Białowieskiej rozmawiamy. Rozmawiamy od dłuższego czasu. Rozmawiamy zarówno na forum Unii Europejskiej, jak również i na forum UNESCO. Dlaczego? Dlatego, że Puszcza Białowieska ma różne formy ochrony. Między innymi na terenie Puszczy Białowieskiej wyznaczone są obszary Natura 2000, które są niezwykle ważne z punktu widzenia prawa unijnego, jak również Puszcza Białowieska została wpisana na listę dziedzictwa przyrodniczego świata. I te cele są troszeczkę inne, ale żeby to dokładnie zrozumieć, staram się to tłumaczyć w układzie międzynarodowym i mogę powiedzieć, że 23 maja, czyli w poniedziałek, byłem zaproszony przez komisarza Welle do Brukseli. Tam trwało takie sympozjum na temat korzyści płynących z lasu, jak generalnie można powiedzieć, to było wielogodzinne sympozjum. Byłem zaproszony jako panelista w takiej sesji podsumowującej i tam powiedziałem to, co było swego rodzaju jakby odkryciem, dlatego że w tym układzie unijnym, zresztą podobnie jak w Polsce, generalnie sytuacja jest pokazywana tak, że Puszcza Białowieska to jest nietknięty ręką człowieka obiekt, gdzie Polacy w tej chwili chcą jakby niszczyć ten obiekt przyrodniczy i chcą go wycinać. Otóż Puszcza Białowieska to jest z jednej strony park narodowy, Białowieski Park Narodowy, ponad 10 tysięcy hektarów i z drugiej strony trzy nadleśnictwa gospodarcze, nadleśnictwo Białowieża, nadleśnictwo Brosk i nadleśnictwo Hajnówka, gdzie prowadzi się normalne działania, albo inaczej, prowadziło się normalne działania w ramach działalności gospodarczej. I te lasy były użytkowane przez człowieka, zresztą podobnie jak Białowieski Park Narodowy, z tym, że Białowieski Park Narodowy został stworzony kilkadziesiąt lat temu, jest to jeden z najstarszych parków narodowych, jeszcze przed wojną, a później po wojnie dalej jest parkiem narodowym poszerzonym, gdzie prowadzi się dokładne badania. I tu okazało się, że na terenie tych trzech nadleśnictw zagospodarowanych, które zostały włączone do dziedzictwa przyrodniczego UNESCO, Unia Europejska ma swoje, no jakby swoje prawo również jest w zakresie Natury 2000 i tam były wyznaczone zespoły, albo to się mówi środowiska priorytetowe z punktu widzenia Unii Europejskiej i tam występują również gatunki ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej. I ponieważ zaprzestano tam, albo inaczej troszeczkę decyzjami administracyjnymi odeszli ludzie, albo czy też administracja dostała polecenie takie, żeby przestać gospodarować tak, jak do tej pory się to gospodarowało, czyli zmniejszyć pozyskanie, nie prowadzić pewnych działań, doprowadzono do tego, że te siedliska priorytetowe z punktu widzenia Unii Europejskiej w tych trzech nadleśnictwach zaczęły zamierać, po prostu giną te siedliska. I tu zgodnie z planami ochrony, które zostały w tej chwili to nieco zmienione, a mianowicie dąży się do tego, żeby te siedliska chronić w imię prawa Unii Europejskiej. I o tym żeśmy mówili zarówno w Brukseli i tu pokazywaliśmy w wielkim takim forum leśnym, że to, co tam się stało, jest swego rodzaju nieporozumieniem, a nasze działania wynikają z planu ochrony, zadań ochronnych, które trzeba robić po to, żeby ratować siedliska i gatunki ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej. Z jednej strony, rzeczywiście trzeba zahamować proces gradacji, czyli masowego pojawu patogennych organizmów, które doprowadzają do zamarcia drzewostanów, a zamarcie tych drzewostanów powoduje zamarcie również i zanik siedlisk, ale te działania ochronne to nie tylko hamowanie procesu gradacji, ale również działanie inne z zakresu inżynierii ekologicznej.
najwyższej, żeby po prostu przywrócić te środowiska. I mogę tu słuchaczom z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że te cięcia są minimalne w stosunku do tego, co przyrasta na terenie Puszczy Białowieskiej. To jest w gruncie rzeczy ułamek procenta do tej pory pozyskiwanej masy po to, żeby hamować proces degradacji, ale również prowadzone są inne działania, między innymi takie, jak sadzenie nowych drzew i tych, które są charakterystycznych gatunków dla poszczególnych siedlisk na tych terenach, gdzie nastąpiła zamarcie drzewostanów i zanik siedlisk priorytetowych. A więc działania ochronne to również przywracanie składu gatunkowego również i drzew na tych terenach. I to jest ogromne nieporozumienie i to w Brukseli 23 maja wyjaśniałem, pokazując również Puszczę Białowieską jako rejon, który jest dziedzictwem kulturowym miejscowej ludności, jako rejon, który jest dziedzictwem kulturowym polskiego leśnictwa, tak dobrze do tej pory użytkowanym, że budził zachwyt całego świata. I również mówiłem, że tylko i wyłącznie o puszczy można rozmawiać w puszczy w towarzystwie ludzi, którzy są właścicielami tej puszczy, którzy tworzyli tą puszczę od wielu, wielu lat. Powiedziałem to w Brukseli, a powiedziałem to również na skutek tego, że tam ludzie, no ja myślę wielkiego serca, którzy no, troszeczkę nie znają historii użytkowania, którzy należą do organizacji Greenpeace, którzy byli tu na dachu parę dni temu, na dachu ministerstwa, który mówił tu to samo na terenie, no, że o puszczy można rozmawiać w puszczy i w towarzystwie ludzi, którzy tam mieszkają. Tam staraliśmy się to wyjaśnić. Mogę powiedzieć, że wróciłem właśnie wczoraj z Nairobi, z drugiego posiedzenia takiego zespołu do spraw no, światowego Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw środowiska, UNEP, i tam również podczas dwóch dni mówiliśmy na temat no, roli zasobów środowiskowych w zrównoważonym rozwoju świata. I tam między innymi trwały również dyskusje na temat roli lasów w zrównoważonym rozwoju. I tam również pokazywałem Polskę jako kraj, który jest no, przodującym w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli korzystania z zasobów środowiskowych, z tych żywych zasobów środowiskowych, po to, żeby te zasoby środowiskowe służyły człowiekowi i również, żeby były chronione, żeby nie ulegały zmianom. I również pokazywałem, tak mówię, że Puszcza Białowieska jest wzorem właśnie dla takiego, dla tego modelu zrównoważonego rozwoju. I również mówiłem, że teren Puszczy Białowieskiej to z jednej strony park narodowy, w którym się nic nie robi, albo się prowadzi zadania ochronne z punktu widzenia parku narodowego. Mogę od razu powiedzieć, że zadania ochronne z punktu widzenia parku narodowego polegają również na wycince pewnych drzew, na przywracanie charakteru naturalnego tego parku. O ile są jakieś tam zmiany, to człowiek również tam reaguje. Na terenie parku narodowego również prowadzi się działalność ochronną. Podobnie jak taką działalność ochronną trzeba koniecznie prowadzić na obszarach Natury 2000. I takie zadania ochronne również są prowadzone na obiektach Natury 2000 w trzech gospodarczych nadleśnictwach Puszczy Białowieskiej, a mianowicie na terenie nadleśnictwa Hajnówka, Białowieża i Browsk. I takie zadania to są zadania ochronne, takie zadania rzeczywiście prowadzimy i o tym również mówiłem. Chcę również powiedzieć, że widziałem się i ta dyskusja była kontynuowana, czy też prowadzona no, podczas spotkania, gdy był również była Unia Europejska, gdy przedstawiciele komisji, był komisarz do spraw przyrody Carmen Ubella. Rozmawialiśmy z panem komisarzem. Pan komisarz powiedział, czekam tu w tej chwili na list, w którym również zaproponuję, a proponowałem mu wizytę, w którym zaproponuję skład delegacji Komisji Europejskiej, która ma przyjechać do Białowieży, żeby tam to wszystko pokazać i wszystko wyjaśnić. Szanowni Państwo, prowadzimy działania ochronne na terenie Puszczy Białowieskiej z uwzględnieniem trzech nadleśnictw gospodarczych, gdzie decyzjami polityczno-gospodarczymi ostatnich lat
doprowadzono do katastrofalnej sytuacji, a mianowicie giną siedliska krowetowe z punktu widzenia Unii Europejskiej. Również zakłócone jest występowanie gatunków priorytetowych, charakterystycznych dla tych siedlisk priorytetowych, ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej. Działamy w interesie Puszczy Białowieskiej, w interesie ochrony tej Puszczy Białowieskiej i zapraszamy wszystkich ekspertów, zarówno z UNESCO, jak i z Komisji Europejskiej, żeby zobaczyli, co się w Puszczy stało i w jaki sposób staramy się naprawić. I skończąc, bo widzę, że czas mi się ucieka, chcę również powiedzieć, że na terenie Puszczy Białowieskiej jest Park Narodowy, podkreślam jeszcze raz, gdzie prowadzone są zadania ochronne z punktu widzenia Parku Narodowego, a ten teren trzech nadleśnic żeśmy w tej chwili podzielili na dwie części. Jedna trzecia tej Puszczy Białowieskiej to tereny, tak zwane tereny preferencyjne, gdzie nie będziemy prowadzili w najbliższym czasie najmniejszych działań związanych z jakąkolwiek ingerencją człowieka w stosunku do tych zasobów przyrodniczych. A na dwie trzecie powierzchni jest poddane w tej chwili zgodnie z prawem realizacji zadań ochronnych, gdzie zadania ochronne to nie tylko usuwanie tych drzew, które zamierają i są rozsadnikiem chorób, ale również zadania ochronne to sadzenie drzew i takie sadzenie drzew rozpoczęło się wiosną tego roku. To jest uprzątanie, no albo inaczej wycinanie drzew, które grożą przy drogach, zamarłe drzewa, które są grożą przy drogach, a tym, że przewrócą się, no i może być nieszczęśliwy wypadek w stosunku do poruszających się tam ludzi, zarówno no, piechotą, ile chodzą po lesie, jak również przy drogach, które są drogami komunikacyjnymi, to po prostu musimy wykonać. Zapraszamy wszystkich do tego, żeby odwiedzić Puszczę Białowieską i zobaczyć, co się stało z tym dziedzictwem kulturowym miejscowej ludności, z tymi drzewostanami, przepięknymi drzewostanami jeszcze 20 lat temu, które były sadzone ręką człowieka, które były pielęgnowane tą ręką człowieka, a ci ludzie, którzy to robili, do tej pory żyją i są mocno zaniepokojeni tym, co się tam na terenie Puszczy Białowieskiej dzieje. Puszcza Białowieska to unikat w skali światowej, który musi być wpisany na listę dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego świata, gdyż to, co tam występowało i występuje jeszcze w dużej części, to jest naprawdę unikat w skali światowej. Wszystkie gatunki występujące na tej obszarze Puszczy Białowieskiej, powtarzam, Puszcza Białowieska po stronie polskiej ma Białowieski Park Narodowy, ponad 10 tysięcy hektarów i ponad 50 tysięcy hektarów lasów zagospodarowanych. I co w tej chwili robimy, i tu chciałem serdecznie podziękować Lasom Państwowym, szczególnie dyrektorowi generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, panu doktorowi Konradowi Tomaszewskiemu, że Lasy Państwowe po raz pierwszy, to jest chyba rekord świata również w Unii Europejskiej, cały rejon Puszczy Białowieskiej, a więc Park Narodowy, podkreślam, jak również te trzy tereny, tereny trzech nadleśnic, objęliśmy totalnym, takim całkowitym monitoringiem z punktu widzenia występujących gatunków i z punktu widzenia występujących środowisk. Kosztuje to sporo pieniędzy, kosztuje to parę milionów złotych. Pracuje tam w tej chwili kilkudziesięciu specjalistów, prowadzą pełną dokumentację gatunków i siedlisk ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej, powstają mapy rozmieszczenia tych gatunków i będziemy mogli, nareszcie skończyła się ta inwentaryzacja pierwsza, bo to będzie powtarzane co roku, jak również w sensie na tym aspekcie ciosennym, jak również jesienny, i będziemy mogli w 100% odpowiedzieć, jaka działalność, w jaki sposób wpływa na właśnie na występowanie gatunków i siedlisk ważnych z punktu widzenia Unii Europejskiej. Czy dobrą taką metodą jest to, co dzieje się w Parku Narodowym, gdzie prowadzone są działania ochronne? Czy lepiej będzie tam, gdzie nie będzie człowiek w ogóle nic ruszał ręką człowieka, a więc na tych no, jednej trzeciej terytorium części puszczy zagospodarowanej? Czy lepiej będzie tam, gdzie leśnicy, miejscowa ludność, znając historię tych terenów, wiedząc jak postępować, zaczną chronić, aktywnie chronić to, co zostało tam
parę lat temu uznane za no, relikt pewnych zasobów przyrodniczych i określone jako, jako siedliska priorytetowe i gatunki priorytetowe dla Unii Europejskiej z punktu widzenia Natury 2000. Pełna dostępność do informacji. Chcemy pokazać, w jaki sposób Polacy do tej pory chronili zasoby przyrodnicze poprzez użytkowanie i chcemy również pokazać, do czego można dojść. Nie, gdy się nie rozumie tego układu przyrodniczego, gdy zaczyna się działać, nie jeżdżąc do Puszczy Białowieskiej, a wymuszając pewne decyzje, które oczywiście kończą się tragicznie dla zasobów przyrodniczych. Proszę Ojca, szanowni radiosłuchacze, wszystko jest pod kontrolą. Jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z UNESCO, jak i z Unią Europejską. Pełna otwartość. Chcemy pokazać Unii Europejskiej, że polska nauka, że polskie dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze jest najlepsze na świecie, że ludzie, którzy mieszkają na terenie Białowieży, to są ludzie, którzy wiedzą, na czym polegają zasoby przyrodnicze, wiedzą, jak je użytkować, wiedzą, jak z nich korzystać po to, żeby te zasoby przyrodnicze były w coraz lepszym stanie. W tej chwili sytuacja jest paradoksalna, dlatego że miejscowa ludność patrzy na to, jak zamierają jej drzewostany, które były sadzone ręką ich dziadów i ojców, a równocześnie nie mają czym palić i sprowadzają węgiel, żeby palić tym węglem na terenie rejonu Puszczy Białowieskiej. Bo Puszcza Białowieska i rejon Puszczy Białowieskiej to nie tylko lasy, ale to również tereny użytkowane przez człowieka, również wioski, również okolina no, dużego miasta, jakim jest Hajnówka. I to wspólnie działało w przeszłości dzięki temu, że ci ludzie tak świetnie tym gospodarzyli, te zasoby przyrodnicze były w tak dobrym stanie, a w tej chwili no, uległo to scenie zachwiania. Nasza działalność, działalność resortu środowiska, jak również działalność no, lasów państwowych zmierza w tym kierunku, żeby nie zniszczyć tego, co zrobił człowiek w przeszłości, żeby pokazać, jak to Polacy potrafią użytkować te zasoby przyrodnicze, żeby pokazać, w jaki sposób jesteśmy liderami tego, co w tej chwili na świecie określa się koncepcją zrównoważonego rozwoju. I o tym mówiłem w Brukseli, zapraszając również specjalistów do Polski i o tym mówiłem również w Nairobi, mówiłem na terenie no, UNEP-u po to, żeby bronić honoru polskiej nauki, bronić honoru polskiej ludzi, którzy świetnie gospodarzą zasobami przyrodniczymi. Polska to unikat w skali światowej pod tym względem, że jesteśmy w tym miejscu Europy, użytkowaliśmy te zasoby przyrodnicze i nie straciliśmy ani jednego z występujących dziko żyjących gatunków. A więc potrafiliśmy użytkować i ekstensywnie no, nasze gleby rolne poprzez to tradycyjne polskie rolnictwo i tworzyliśmy wspaniałe, nieliberalne leśnictwo i to owocuje tymi występującymi siedliskami i gatunkami. I to jest wzór dla całego świata. Jesteśmy liderem i to trzeba